Wysoka Izbo. Drodzy Państwo, ja bym bardzo prosił opozycję, zwłaszcza Platformę, o zrezygnowanie w tej debacie, bo to jest poważny temat, z tej demagogii, bo demagogia w takim wydaniu obniża powagę Sejmu jeszcze bardziej niż strój kolegi Wójcikowskiego. W związku z tym ja naprawdę dyskutujmy poważnie. Problem dzietności, problem kosztów wychowania, sprawiedliwego traktowania rodzin jest poważnym problemem i należy bardzo, moim zdaniem, pozytywnie ocenić to, że po raz pierwszy ktoś próbuje wyjść naprzeciw i próbować rozwiązać ten problem. Czy to jest rozwiązanie idealne? Na pewno nie jest, bo nie ma rozwiązań idealnych, zwłaszcza jak to jest pierwsza próba tego typu. Uważam, że należy pozytywnie ocenić to, co zrobił rząd i tę propozycję, aczkolwiek oczywiście nie bezkrytycznie i należy popatrzeć na to, co można poprawić i jakie jeszcze elementy powinny być brane pod uwagę. Otóż moim zdaniem, i nikt tego nie poruszył tutaj, według mnie, szanowni państwo, nie ma pani premier, ale są posłowie tutaj większości rządowej i mam nadzieję, że wezmą to pod uwagę, należy powiązać system pomocy rodzinom z dziećmi z systemem emerytalnym. To się aż prosi. Przecież dzieci to są przyszli płatnicy składek ZUS-owskich. Dlaczego ktoś, kto wychowuje dzieci, nie ma mieć z tego powodu ulgi na przykład w składce ZUS-owskiej i wyższej emerytury? W efekcie dzisiejszy system jest taki, że jest obojętny na ten czynnik i tak samo traktuje tych, co mają dzieci, jak i tych, którzy nie ponoszą kosztów i w tym czasie, kiedy należałoby wychować dzieci, jeżdżą, korzystają powiedzmy z życia i nie ponoszą tych ciężarów, jakie są związane z wychowaniem potomstwa. Uważam, że ten element powinien być rozwinięty i część tego programu wspierania rodziny, wspierania dzietności powinien być wmontowany w polski system emerytalny. Zarówno po stronie obniżenia składek ZUS-owskich dla tych, którzy mają dzieci, jak i potem ewentualnie wyższej emerytury dla tych, którzy dzieci wychowali, których dzieci pracują i płacą składki w polskim systemie emerytalnym. Dlaczego tego nie rozważamy? Uważam, że powinniśmy w tym kierunku iść. Dlatego, proszę państwa, uważam, że należy przyjąć tę ustawę i w tym kształcie, jaki rząd ją zaproponował, jako pewien pierwszy element na drodze do wspierania dzietności, bo bezwzględnie nie mogę się też zgodzić z tym, z tą krytyką z pozycji takich ordoliberalnych, tutaj moi koledzy z klubu Kukiz zaprezentowali, ponieważ jednak trzeba troszeczkę spojrzeć szerzej i zobaczyć, że już nie sprawiedliwość społeczna, ale zwykła sprawiedliwość nakazuje, żeby po prostu ci, którzy ponoszą koszty wychowania dzieci, ja wiem, że to jest naturalne, z wieloma czynnikami uwarunkowane naturalnymi, ale jednak wychowanie dziecka kosztuje i nie widzę powodu, żeby nie było związku między właśnie tym, co społeczeństwo oddaje tym osobom i w jaki sposób wyrównuje te nakłady i to starania. Proponuję zatem, żeby rząd i większość parlamentarna, a także wszyscy może, szanowni państwo i posłowie ze wszystkich stron, zastanowili się poważnie i wzbogacili tę debatę o to, żebyśmy pomyśleli o tym, jak system emerytalny wmontować do tego wspierania rodziny. Dziękuję.